Chcesz zostać animatorem osób starszych, ale tak naprawdę nie wiesz, jakie cechy powinieneś mieć. Nie wiesz, co zrobić, by być dobrym animatorem. No właśnie, to jeżeli nie wiesz, to w tym filmie dowiesz się, co zrobić, by tym animatorem być i być dobrym. Jak być dobrym animatorem osoby starszej? Z pewnością wiemy, jak wygląda animacja dzieci. Pewnie nieraz zdarzyło nam się być na jakiejś imprezie zorganizowanej właśnie dla dzieci, w której to był animator zabaw, który to potrafił zabawić, który to potrafił stworzyć nową rzeczywistość dla dzieci. A dzisiaj opowiem Ci o tym, co zrobić, by być dobrym animatorem, ale osoby starszej. Jest to trochę inna animacja, trochę innego sposobu działania wymaga niż animator osoby dla dzieci, niż animator właśnie taki dziecięcy. Osoby starsze są bardziej wymagające, osoby starsze są dojrzałe, są poważne i też takiej powagi oczekujemy trochę od animatora właśnie osoby starszej. No ale zajmijmy się tym, jak być dobrym animatorem osoby starszej. Przede wszystkim musimy mieć łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Przez to, że osoby starsze mają różne doświadczenia, mają różne osobowości, są różnymi ludźmi, to my musimy wychodzić z inicjatywą. To ja muszę pierwsze zainicjować, zaanimować chociażby rozmowę, dyskusję. To ja muszę wychodzić naprzeciw właśnie mojego seniora, by być dobrym animatorem. Zatem to jest punkt numer jeden. By być dobrym animatorem, muszę być osobą łatwo nawiązującą kontakty. Druga rzecz, na której muszę się skupić i muszę o niej pamiętać, jeżeli chcę być animatorem osoby starszej, to organizacja. Osoby starsze potrzebują dobrej organizacji. Często sami w głowie mają pewien jakiś taki chaos i niepoukładanie i czasem trudno jest im się odnaleźć w nowej sytuacji. No, wyobraźmy sobie urodziny osoby starszej, no i właśnie osoba starsza będzie przeżywać te urodziny, będzie bardzo emocjonalnie do nich podchodzić, a my jako animatorzy, osoby zewnętrzne, powinniśmy właśnie być takim mózgiem w cudzysłowie. Tutaj serce już mamy, bo serce to nasz senior, natomiast my powinniśmy być takim mózgiem organizacyjnym, który będzie miał wszystko poukładane, który będzie mógł przewidzieć, że coś może się przesunąć, że jakaś animacja może potrwać trochę dłużej lub też jakaś animacja po prostu nie wypali i będzie trwała zamiast pół godziny, które sobie zakładaliśmy, będzie trwała 5 minut. Tak też się może stać. Stąd też musimy być bardzo dobrze zorganizowani, musimy bardzo dobrze być poukładani w swojej pracy animacyjnej. Powinniśmy mieć właśnie też przygotowane kilka animacji takich dodatkowych, jeżeli właśnie idziemy na animację z seniorami. Następny punkt będzie właściwie wiązał się już z tym, o czym wspomniałam, czyli z tym zorganizowaniem, ale też właśnie potrzebna jest nam w tej organizacji elastyczność. Ja jestem w stanie przesunąć pewne działania, kiedy pracuję z osobami starszymi. Ktoś może się czuć źle, ktoś może mieć wysokie ciśnienie. Ktoś może mieć trudności, na przykład jakieś jelitowe. Muszę to przewidzieć. Jeżeli nawet tego nie przewidzę, to muszę być na tyle elastyczny, by móc się dopasować do osób, które właśnie przychodzi mi animować. Jestem animatorem takim hotelowym, no i wiem na przykład, że w okresie wrzesień, październik będą w moim hotelu, właśnie w tym hotelu, w którym pracuję, będą głównie przebywały osoby starsze, więc muszę też dopasować
zajęcia, dopasować działania, animacje właśnie pod kątem osób starszych, ale też muszę być na tyle elastyczny, by móc właśnie te niektóre animacje trochę pozmieniać, by móc się dopasować, tak kolokwialnie mówiąc, dopasować do seniorów, z którymi właśnie przychodzi mi pracować. Ostatnią rzeczą, o której chciałabym powiedzieć, to jest uśmiech. To jest jakiś taki entuzjazm, który mamy w sobie i który powinniśmy mieć tak naprawdę w sobie. Nie tak dawno byłam na wyjeździe, na którym to właśnie miałam okazję trochę obserwować zachowanie osób, które prowadziły różnego rodzaju animacje, takie hotelowe, właśnie dla seniorów. I wiecie, to trochę było takie przygnębiające, kiedy widziałam, że seniorzy oczekiwali wręcz, oni chcieli, by ktoś ich zabawił, by to, co widzą, to, co słyszą, by było chociaż trochę śmieszne, chociaż trochę dawało takiej nutki radości w ich codzienności, w ich smutkach, w ich trudach. Było to sanatorium, więc zakładam, że osoby tam przyjeżdżające miały jakieś trudności zdrowotne. I tak widziałam w nich taką chęć, by coś było takiego radosnego, by było trochę takiego uśmiechu, trochę radości właśnie w tych animacjach, a to wszystko było takie bardzo poważne. Wiecie, no oczywiście, seniorzy, jak powiedziałam na początku, są poważni i powinniśmy ich poważnie traktować, natomiast nie zapominajmy o tym, że każdy z nas potrzebuje od czasu do czasu po prostu się dobrze pobawić, pośmiać, tak, by móc wrócić do domu z nową siłą, z nowym entuzjazmem. I tak naprawdę takie wydarzenia pamiętamy najdłużej. Na takie wydarzenia chcemy chodzić. Tam, gdzie się dobrze bawiliśmy, gdzie były dobre emocje, gdzie było dużo uśmiechu. To wszystko w tym dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że był on pomocny dla tych wszystkich, którzy myślą o pracy z osobami starszymi właśnie jako animatorzy, ale też dla tych, którzy już z osobami starszymi pracują. Jeżeli tak, zachęcam Cię, zostaw łapkę w górę. Zachęcam Cię do odwiedzenia mojej strony akademia-czas-seniora.pl, na której znajdziesz różnego rodzaju kursy, szkolenia, warsztaty dla właśnie osób pracujących z osobami starszymi. Pozdrawiam serdecznie.